Pan mówił mi też już w naszym poprzednim spotkaniu podczas sesji zdjęciowej dla magazynu Viva, że nie ogląda polskich filmów. Teraz tak do mnie dotarło, że jeżeli pan zrobi ostatni film swój w Polsce, bo taką informację przeczytałem, to może później będzie czas, żeby nadrabiać. Co by się musiało stać, żeby pan jednak spojrzał do tego polskiego kina? No to jest tak, że my nie przeskoczymy pewnych rzeczy, jeśli chodzi o nasze kino, no z kilku powodów, tak? No bo pierwsze jest taka, a nie inna głębokość rynku. No żyje tu te 40 milionów ludzi, w związku z czym jest pewien sufit, jeśli chodzi o możliwość widowni w kinie. To powoduje, że ten sufit jest również, jeśli chodzi no, o budżety filmów. Ale zawsze dobry film to znaczy drogi film? Ja chcę się, no wiesz co, no nie wiem, no Parasite miał też budżety 14 milionów dolarów, no więc to nie był film zrobiony za kilka milionów, jak filmy w Polsce, tak? No to 14 milionów dolców po dzisiejszym kursie to jest 56 milionów złotych. Ja nie przypominam sobie, żeby jakikolwiek film, no Quo Vadis chyba miało podobny budżet, był realizowany, a to jest film jednak dość kameralny, artystyczny, w związku z czym to jest tak, że ja nie chcę jakby tego no też krytykować, że to jest B czy nie. No, w moim jakby momencie życiowym, tak, w którym jestem, to jest tak, że mnie nie kręci zrobienie filmu dla miliona ludzi. No, ja chcę zrobić coś, co zobaczy miliard. A żebym mógł zrobić coś, co zobaczy miliard, muszę to zrobić po angielsku, muszę mieć aktora z Hollywood i wyjść na świat.